początek trochę historii o judo. Skąd pochodzi, kto jest jego twórcą oraz skąd wywodzi się nazwa judo. Judo pochodzi z Japonii. Jego twórcą jest Jigoro Kano. Natomiast nazwę judo można tłumaczyć jako drogę do zwinności lub drogę ustępowania. Sala, miejsce do ćwiczeń, to inaczej. Dojo. Start w judo to hajime. Stop w judo to mate. Strój do judo to judogi. Natomiast osoba ćwicząca judo to judoka. Wychylenie w judo, inaczej kuzushi. Wejście tsukuri i rzut kak.
Czas na naukę wiązania pasa. Judoka. Prawa strona, lewa strona. Dla ułatwienia naszywka jest zawsze na zewnątrz. Teraz chwytamy za jeden koniec pasa. I mówiąc wierszyk, nauczymy wiązać się. Nasz obi. Zaczynamy. Zaraz wiązać się nauczę. Wnet owijam wokół brzuszek. Tył wyciągam. I zaciskam. Teraz supeł chcę uzyskać. Często z góry mi wystaje. Przepleść muszę między dwoje. Ale w żadnym broń przypadku nie zaciskam jeszcze bratku. Bo w powstałą tu pętelkę wcisnąć zechcę dolną część. I powtarzam przeciąganie między pasy dwa wciskanie. Teraz przyszedł czas na siłę. Mocno ściągam i na zbiórę. Gdy przypadkiem się rozwiąże, wierszyk mówiąc, szybko zwiążę. Ich, ni, san, shi, go, roku, sici, hachi, kyu, ju.